z Ewangelii świętego Łukasza. Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12, których też nazwał apostołami. Kościół katolicki obchodzi 28 października święto dwóch apostołów, którzy byli krewnymi Jezusa, Szymona i Judy, Tadeusza, jak wszyscy apostołowie. Oni, z wyjątkiem Jana, ponieśli wedle tradycji męczeńską śmierć za wiarę. Juda Tadeusz, czyli odważny, według przekazu Pisma Świętego był jednym z braci pańskich, czyli bratankiem lub siostrzeńcem Jezusa. Wedle tradycji poniósł męczeńską śmierć w Persji i jest czczony w Kościele jako patron od spraw beznadziejnych. Szymon był prawdopodobnie jego bratem. Wedle tradycji, po śmierci Jakuba Starszego i Jakuba Młodszego, Szymon został kolejnym biskupem Jerozolimy. Dożył sędziwego wieku ponad 100 lat. W obronie wiary został zamęczony na śmierć. Wedle legendarnego opisu umarł przecięty piłą na pół. Ewangelia, którą usłyszeliśmy, przypomina nam, że Jezus, który modli się na górze, po modlitwie podejmuje ważną decyzję wyboru 12 apostołów. To ważne szczegóły, które ukazują nam Pana zatopionego w modlitwie, ale też i Pana, który przywołuje do siebie uczniów. Wszystko dzieje się na górze, na tym wywyższeniu, w jakimś oderwaniu od szarej codzienności, ale po to, by zejść na dół do świata z uczniami, z wybranymi apostołami. Potrzebne jest to zatrzymanie, to bycie całym sercem przy Ojcu, które zaowocuje ważnym, dobrym, zdecydowanym wyborem uczniów. Tak można krótko opowiedzieć znaczenie tej sytuacji. To bycie całym sercem przy Bogu to też droga dla nas, która pomoże nam podjąć dobre decyzje w naszym życiu. Jezus opiera wszystko na modlitwie, na zażyłości z Bogiem Ojcem. Ten mały dialog mego serca z Panem jest mi bardzo potrzebny. On da mi siłę, da światło na dobre decyzje. Maryjo, pomagaj nam być posłusznymi Bożym natchnieniom, posłusznymi Bożemu głosowi, który otwiera nas na prawdę naszego powołania. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,